Szanowni Państwo, no, myślę, że każdy z nas mógłby bardzo podobne przykłady dzisiaj przytoczyć, problemów, z jakimi się spotykamy, spotykaliśmy i pewnie jeszcze spotykać będziemy, tak? Wojtek mówił o swojej okolicy, o Starych Sadach, Piotr mówił przepraszam, o tym, jak on widzi sytuację pozostałości. No oczywiście, też trzeba pamiętać, że jednak pogoda w tym roku pozwoliła. Praktycznie zabiegi zwalczające parcha jabłoni w wielu sadach można było ograniczyć dosłownie do kilku zabiegów. Z innymi problemami było równie podobnie. Pamiętamy też sezony, gdzie było zupełnie inaczej i wtedy nawet wielokrotne zabiegi nie skutkowały pełnym sukcesem. Niemniej jednak, tak, to pokazuje, że no, każdy z nas postrzega obecną sytuację. Wydaje mi się, że przynajmniej tutaj, w większości, na tej sali, jak jesteśmy, bardzo podobnie możemy zdefiniować problemy. Oczywiście różnimy się w interpretacji zjawiska, różnimy się może w szczegółach, ale większość z nas z całą pewnością jest w stanie powtórzyć, że produkujemy za dużo, produkujemy słabą jakość, mamy bałagan w handlu, mamy bałagan generalnie w organizacji całego środowiska, mówię o tej agrotechnicznej przede wszystkim, chociaż no, tutaj dzisiaj, myślę, że cały dzień nam ustawił dzisiaj pan Szwarta, tak, swoim pierwszym wystąpieniem i wydaje mi się, że każde jego zdanie z dzisiejszej jego wypowiedzi można byłoby traktować jako cytat, ubrać w ramki i każdego dnia następne zdanie uczyć się na pamięć, powtarzać i realizować. Wydaje mi się, że to było naprawdę, że to było bardzo dobre wystąpienie. I tam padła jedna bardzo interesująca rzecz. Myślę, że część z Państwa zwróciła na to uwagę. Co zrobić, żebyśmy, o, nie chcemy dziś mówić jako przemysłowym, ale ten temat siłą rzeczy jest w tym roku ważny. Co zrobić, żeby jednak wpływać na zmianę tej ceny, bo zakłady przetwórcze, tak jak było to wspomniane, mogły więcej zapłacić. No właśnie, zorganizujmy się. Miejmy wpływ na to, co się dzieje z 60% tego jabłka w Polsce, tak, na tym rynku i wówczas będziemy mogli powiedzieć, słuchajcie przetwórcy, mamy 60% towaru, negocjujmy cenę. To jest właśnie efekt skali. Jeżeli jesteśmy pojedynczy, jeżeli dostarczamy sobie po parę ton, jeżeli nie ma tutaj żadnego pomysłu i organizacji, nie będziemy w stanie w żaden sposób wywalczyć czegokolwiek. Ja tu mówię na przykładzie jabłka przemysłowego i to, co dzisiaj powiedział pan Szwarta. Natomiast identyczne mechanizmy działają w przypadku również jabłka deserowego. Ja myślę, że tutaj jeden wniosek generalnie można byłoby dzisiaj, nad nim się dzisiaj zastanowić. Właśnie kwestia organizacji. I to takiej organizacji, od kwestii związanych z agrotechniką, poprzez organizację handlu, poprzez organizację planowania, poprzez organizację, no, nawet decydowania, co będzie się działo w przyszłości. Przed wykładami, taka chwila refleksji z panem Szwartałem, pytam się, no, jak ten sezon? On mówi, ten sezon dla nas się już skończył. My myślimy, co będzie za 3-4 lata. Już nie mówimy o tym roku, to już jest, było, koniec, my już tutaj nic nie zrobimy. My cały czas żyjemy dniem dzisiejszym, natomiast ciężko jest nam wyjść spoza tych problemów i starać się jednak no, mimo wszystko zmieniać, tak? Ja ci powiedziałem, zmiany są konieczne, czy nam się to podoba, czy nie. Mam wrażenie, że jesteśmy trochę jak takie elektrony swobodne, które każdy biegnie w swoją stronę. Mamy duży potencjał, mamy dużą energię, mamy olbrzymie doświadczenie, mamy walory związane z regionalizacją naszej produkcji. Jesteśmy znani na rynku, jesteśmy dofinansowani. Zadłużeni też, ale jeżeli zaczniemy zarabiać, to nie będzie dla nas jakimś wielkim problemem. Natomiast moim zdaniem głównym wyzwaniem przed tym środowiskiem to jest to, żeby to wszystko uporządkować, żeby wykorzystać nasz potencjał, który, tak jak powiedziałem, jest naprawdę spory. Przyłóżmy napięcie z jednej, z drugiej strony i uporządkujmy te elektrony. Starajmy się znaleźć możliwość, żebyśmy mówili jednym głosem,
żebyśmy mieli jedne plany, żebyśmy starali się wspólnie decydować o naszym losie. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest przy tak trudnym środowisku, mimo wszystko, środowisko jest konserwatywne, środowisko nie jest chętne do zmian, środowisko nie jest chętne do szukania czegoś nowego. To, co wielokrotnie tutaj było powiedziane i koledzy wspomnieli, całe szczęście, że tak dużo jest tutaj mi się młodych osób, które patrzą trochę inaczej, które cały czas mają energię, cały czas im się chce. My nie mamy jeszcze takiego problemu, że młodzi uciekają, że młodzi nie chcą. Oczywiście to narasta, ale cały czas widzą tutaj sens pracy i sens angażowania się. Cały czas widzą tutaj swoją przyszłość. Mówię o branży sadowniczej. Wykorzystujmy to. I teraz pytanie, jak uporządkować całe nasze środowisko, które, tak jak powiedziałem, ma olbrzymi potencjał. I wydaje mi się, że jest miejsce dla każdego. Nie tylko dla tych największych, ale i dla tych z drugiej strony wykresu, tak? Dla tych drobnych, którzy, jestem przekonany, że jeżeli tylko mieliby narzędzia, możliwości, jeżeli tylko by mieli oparcie, próbowaliby się dostosowywać. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, albo szukamy nowej drogi, wybieramy ją, akceptujemy i kontynuujemy i możemy zaplanować naszą przyszłość, albo zostajemy przy starym. No ale wtedy niech nikt nie ma do nikogo żalu, że mimo pokazania, w jakim kierunku należy dalej się rozwijać, mimo wyciągnięcia ręki, mimo dania szansy, mimo przekazania narzędzi, to zostało gdzieś jednak w starych przyzwyczajeniach. I pewnie tak będzie. I to, co mówił Piotr, czy Zbyszek, że gospodarstwa będą się zmieniać, będą się powiększać, bo z całą pewnością część osób wybierze sobie inne życie. I to jest normalne zjawisko, tak? Z rolnictwa wszyscy uciekają, czy może wszyscy, no. Jest jakaś tendencja, że nikt nie chce pracować. Praca jest ciężka, praca jest niepewna, nie można nic zaplanować w taki sposób, żeby było to absolutnie wykonalne, bo jest jeszcze czynnik pogody i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, dużo problemów, dużo tematów, dużo zjawisk i praktycznie gdziekolwiek byśmy się nie zaczęli przyglądać, mamy problem, mamy rzecz do naprawy, mamy rzecz do zmiany. Ja kiedyś sięgnąłem do, tak przez przypadek, wpadł mi w ręce podręcznik dla techników, podręcznik do sadownictwa. Mój drodzy, tam są rzeczy sprzed kilkudziesięciu lat. A to nie jest branża archaiczna, gdzie się praktycznie nic nie dzieje, bo jest ziemia, drzewo, liść, jabłko, owoc i tak dalej. Tutaj wbrew pozorom też są zmiany. I tych zmian młodzi ludzie uczą się z różnym skutkiem. Z sieci, uczą się od znajomych, uczą się w taki dość niezorganizowany sposób. Oczywiście nie wszyscy, ale gro tych, którzy na przykład nie idą na studia, czy którzy zaczynają i szukają pierwszych informacji, niestety zderza się z taką rzeczywistością. Trudno jest wprowadzić program, który byłby akceptowalny przez wszystkich, gdzie, tak jak w przypadku jakiejś czarodziejskiej różdżki, nagle wszyscy mówimy jednym głosem, wszyscy to akceptujemy, chociaż wiemy, że innej drogi nie ma. Wydaje mi się, że tu, w tym środowisku, potrzebny jest jakiś element autorytetu, który byłby w stanie, czy byłby na tyle znaczącym głosem, który nie musiałby udowadniać tego, że tak trzeba robić, tylko który by samym swoim przekazem powodował, że osoby reagują pozytywnie i starają się to naśladować. Myślę, że trudno nam będzie takie osobowości w środowisku znaleźć, które by mogły wszędzie dotrzeć, które mogłyby być takim bezdyskusyjnym, bezkompromisowym przekazem informacji. Natomiast wydaje mi się, że dużo łatwiej można byłoby zbudować różnego rodzaju podmioty, struktury czy inne formacje, które z biegiem czasu nabierałyby wyrazistości, nabierałyby charakteru
i które poprzez swoją pracę pokazywałyby, że jednak to, co się w takich podmiotach dzieje, to, co się tworzy, to, co jest dalej przekazywane, ma sens, bo to działa. Rozmawiając tutaj z kolegami, padły takie propozycje, żeby może zacząć właśnie takie podmioty budować. Dzisiaj mieliśmy na sali praktycznie cały przekrój środowiska sadowniczego, zarówno producenci, szefowie grup, urzędnicy, samorząd z rejonów sadowniczych. Są przedstawiciele szkół wyższych, są przedstawiciele nauki. Myślę, że korzystając z takich fantastycznych cegiełek, tak, przepraszam za kolokwializm, można byłoby zbudować struktury, które zaczęłyby funkcjonować w tym środowisku jako docelowe źródła dobrego przekazu, tak, które zaczęły porządkować całą strukturę naszego środowiska, naszego społeczeństwa sadowniczego. Oczywiście to jest duży problem, dlatego że przede wszystkim trzeba takie osoby zainteresować, zaangażować. Trzeba zaangażować samych producentów, dlatego że producenci też musieliby się włączyć w takie prace. Tak? Tutaj praktyka ma bardzo dużo do powiedzenia, bo to praktycznie dla właśnie praktyki jest wszystko robione. Organizując to dzisiejsze spotkanie, naprawdę, ja nie mówię, że zderzyliśmy się ze ścianą, ale nie było łatwo. Tak? Każdy ma swoje zajęcia, każdy ma swoją pracę, ma swoje obowiązki w sadzie, to rozumiemy. Niemniej jednak wydaje mi się, że uda nam się znaleźć osoby, które chciałyby jeszcze coś więcej tutaj zrobić. Tak? Mamy jeszcze do dyspozycji i Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, i Związek Sadowników. Mamy naprawdę już dużo elementów, które można byłoby zacząć powoli układać. Powybierajmy z tych struktur osoby, które chciałyby się jeszcze bardziej zaangażować. Zróbmy z tego grupy robocze, które mogłyby się wyspecjalizować, może na razie w drobnych, ale kładę nacisk na słowo wyspecjalizować zakresach. Tak? Na przykład grupa robocza, która była utworzona czy kierowana przez, powiedzmy, autorytet, przez osobę, której łatwiej jest docierać do informacji, której łatwiej jest docierać do innych osób wokół, przepraszam, praktycy, na przykład zajmująca się kwestią tylko i wyłącznie pozostałości środków ochrony, tak? Jak unikać, jakie są tendencje, śledzić wymogi, śledzić nowe produkty i ryzyka, jakie w związku z tym powstają, i tak dalej, i tak dalej. Druga grupa, kwestia marketingu, która jest absolutnie u nas, moim zdaniem, zupełnie zapomniana. To, co dzisiaj słyszeliśmy parokrotnie, wszystko można sprzedać, tylko starajmy się, żeby oferta była kompletna i żeby można było umieć to sprzedać. U nas tego w ogóle nie ma. Kwestia organizacji handlu. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych elementów, którym należałoby się zająć. Grupy, które miały uporządkować rynek, uporządkować sprzedaż, niestety w wielu przypadkach poprzez silną konkurencję nawet między sobą, wręcz odwrotnie, destabilizują rynek. W jaki sposób spowodować, żeby grupy rozmawiały ze sobą, ustalały ceny, ustalały warunki, ustalały parametry jakościowe? To też jest wyzwanie dla, powiedzmy, środowiskowych autorytetów, tak? Nie zmusimy ich w inny sposób, żeby tak się działo, tylko poprzez przekaz kogoś, kto ma w tym środowisku duże znaczenie, tak? Myślę, że warto jest zacząć, warto jest szukać takich osób, które chciałyby się włączyć w takie prace, tylko że te prace muszą mieć później swój efekt w postaci przekazów do środowiska, w postaci organizacji czy organizowania różnych spotkań roboczych, gdzie te bieżące treści byłyby dalej przekazywane. Regulujmy w tym momencie agrotechnikę właśnie przez coś takiego. Nie szukajmy. My, powiem, że ja osobiście, pracując
z sadownikami od wielu lat i wysłuchując różnych pytań, co roku słyszę praktycznie powtórkę tych samych. Tak? Dlaczego zaczynamy od tego? Dlaczego zaczynamy od tego? A czy taki preparat robi to? To są rzeczy wręcz elementarne. My nie mamy takiego komfortu, że zaczynamy, że startujemy od pewnego minimum agrotechnicznego. My to minimum agrotechniczne musimy sobie wykuć od samego początku i to zabiera nam kilka sezonów straconych pieniędzy, prób i błędów i tak dalej, i tak dalej. Nie stać nas na to w tak szybko pędzącym świecie, w jakim teraz żyjemy. Tak? Dzisiaj też mogliśmy to zobaczyć. Co się dzieje, jeśli chodzi o nowe odmiany, jeśli chodzi o hodowlę, jeśli chodzi o przygotowanie rynku. Widzieliśmy, że świat postawił na jakość, ten świat zachodni. Widzieliśmy, że mimo, że rynek chiński czy indyjski nie jest na razie atrakcyjny na ten moment, bo się tam mało sprzedaje, ale to jest potencjał na kolejne sezony. Pojawiają się nowe odmiany, które można uprawiać we Włoszech, tylko i wyłącznie na rynek wschodni. Trwa hodowla, trwa szukanie, trwa budowanie tego rynku. Boję się, że to już nie będzie, Piotr, tak jak mówił, że to się samo ułoży, dlatego że mimo wszystko konkurencja na rynku rośnie, pojawiają się nowe nasadzenia, zwłaszcza na wschodzie, które idealnie wpasowywują się w nasz segment takiej, powiedzmy, średniej jakości i my, jeżeli radykalnie nie uciekniemy do przodu z tym, co robimy, nie zbliżymy się do krajów zachodnich, nie uporządkujemy naszej agrotechniki, naszego systemu produkcji, naszej kontroli nad ilością, nie uporządkujemy naszego handlu, nie będziemy w stanie może i naprawdę przeżyć. Nie wiem, czy Państwo śledzicie rynek żurawiny. Ostatnio można było przeczytać, że w Stanach, w Kanadzie jest olbrzymie niezadowolenie. Dlaczego? Dlatego, że związki producentów żurawiny zbyt długo debatują nad czym? Nad tym, ile tegorocznego plonu trzeba zniszczyć, żeby utrzymać cenę na stałym poziomie. Okazuje się, że jest około 30%. Pada sygnał, każdy ma to wyliczone i zbieramy tylko tyle, ile wolno nam zebrać. Tak? Są to jakieś mechanizmy regulujące. Jestem przekonany, jeżeli w tym roku bylibyśmy przygotowani na taki przekaz i każdy z nas w taki czy inny sposób, wybierając najgorsze odmiany czy najmniej udany akurat plon, zniszczył nawet i połowę, myślę, że za tą drugą połowę miałby dużo więcej niż próbując sprzedawać wszystko razem to, co w tym roku wyprodukowaliśmy. Tylko do tego, moi drodzy, potrzebny jest system, tak? System, którego my absolutnie nie mamy. Ja powiem szczerze, jeszcze raz powtórzę chylę czoła przed panem Szwartałem, że dopracowali się takiego systemu, gdzie mają wszystko policzone, gdzie spokojnie mogą określić, oczywiście też problemów przez to nie unikają, ale na pewno je są w stanie zmniejszyć. Moi drodzy, i tutaj bardzo dziękuję, że jest pan profesor Kazimierz Topala, że jest pani dyrektor, bo proszę państwa, to są naprawdę, a znam to środowisko, proszę mi wierzyć, nie chcę się tym chwalić, ale znam to środowisko, jedyne osoby, które mogą nam tutaj pomóc w tworzeniu takiego systemu, takiej organizacji. Dlaczego? Poprzez właśnie swój olbrzymi autorytet. Autorytet zarówno osobisty, jak i autorytet instytucji, w których pracują. Nie będzie polskiego sadownictwa bez Instytutu Ogrodnictwa i nie będzie polskiego sadownictwa bez Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Każdy z nas z tymi instytucjami się zderzył wielokrotnie. Natomiast mnie osobiście boli i myślę, że państwa również, że no nie chcę powiedzieć, że czasy świetności mijają, ale chyba brakuje wsparcia ze strony nas, sadowników, tak, żebyśmy mogli więcej czerpać z pracy tych instytucji. Myślę, że to jest duży temat dla nas wszystkich, żebyśmy cieszyli się z tego, co możemy w przyszłości uzyskać dzięki istnieniu zarówno SGGW, czy Wydziału Ogrodnictwa, jak i, no właśnie, chyba już nawet nie wiedziało, panie profesorze, tak? Na tylko razie jest. Okej. Okay. Samodzielna katedra? Ale to co, to nie, zupełnie co innego.
Rozumiem. To, no niemniej jednak. No i oczywiście to samo, jeśli chodzi o Instytut Ogrodnictwa. Olbrzymi potencjał, który drzemie w tej instytucji, moim zdaniem nie do końca wykorzystany i moim zdaniem trochę zapominany przez samo środowisko, a to środowisko powinno się upomnieć o to, w jakiej kondycji jest instytut. Jeżeli śledzimy świat sadowniczy, to z całą pewnością wszyscy widzimy, że podobne placówki są finansowane nie tylko ze stolicy, ale też i z rządu lokalnego, ale też i przez samych sadowników. Ja wielokrotnie o tym z panią dyrektor rozmawiałem, żeby jednak pojawiły się mechanizmy, gdzie producenci byliby włączeni w pracę, tak, finansując różnego rodzaju badania, ale wtedy moglibyśmy na bieżąco otrzymywać rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne. Ja wiem, że to są problemy związane z prawodawstwem chociażby, ale nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Moi drodzy, znajdźmy ludzi, którzy chcieliby się zaangażować trochę mocniej, tak? Szukajmy zarówno wśród sadowników, wśród samorządowców, wśród świata nauki, organizacji, które już w tym momencie istnieją i wykorzystajmy to. Myślę, że to jest pierwszy przekaz tego typu. Na pewno będziemy takich ludzi zapraszać, na pewno będziemy ich szukać, wyłuskiwać, a może i przymuszać, jeżeli będzie taka potrzeba, bo mam wrażenie, że trudno nam będzie w taki sposób mimo wszystko niezorganizowany, a jeżeli to się samo zorganizuje, to będzie to za długo trwało i nadal będzie to w stopniu całkowicie niekontrolowanym przez nas się odbywało. Nie stać nas po prostu na to. Musimy znaleźć kogoś, kto nam pokaże, w jakim kierunku ma to wszystko dalej przebiegać, zaufać i pracować. Tak jak powiedziałem, jest grupa, która podąży, jest grupa, która zostanie przy swoim. Nie mamy na to wpływu. Natomiast szansę powinien mieć każdy.